Dzień dobry, drodzy widzowie. Dziś pochwalę się tylko 3 tortami, bo takie ładniejsze trochę, w sensie, że bardziej pracochłodne, bo inne to tam takie zwykłe, proste, nie ma czym się chwalić, bez jakichś większych tam dekoracji, wymyśleń. No i jeszcze kilka mam do zrobienia takich, ale te za chwilę będą po prostu jechały w świat, także pokażę wam, póki jeszcze nie pojechały. I co? Pani Liliano, mam nadzieję, że nie będą się śniły po nocach. Najlepiej jakby pani zamknęła oczy. I nie chwalcie mnie tak już, bo mi wtedy jest głupio. Ja tylko wam pokazuję i już. Także ot tak. I zabieram się za resztę. Ale to już takie prostsze, więc pójdzie szybko chyba. A od kiedy ty instrukcje czytasz? Ty zawsze najpierw składasz, a później jak nie wychodzi, to klniesz i dopiero czytasz instrukcję. A to tak miało być! A dzisiaj od instrukcji zaczynasz to normalnie? Na podziw! Może się uda. Ten tunel będziemy składać, tą folię do papryki. Będziemy chyba, nie? Stelaż się złoży. Na resztę wątpię, że folię musi być. Stelaż Sławek mówi, że się złoży, a folię to trochę wieje za mocno, nie wiem, zobaczymy. Zresztą w sumie co się tak nie spieszy, bo i tak papryki na razie nie posadzę. Dopiero po tych zimnych dniach, więc co, od czwartku chyba ma być cieplej, jak dobrze pamiętam. Tak mówili coś dzisiaj w radiu, no zobaczymy. Póki co dzisiaj znowu na szczęście mrozu nie było, dzisiaj piątek jest u nas, nie? Mrozu na szczęście nie było, 2 stopnie na plusie. No, bo znowu się pochmurzyło, także dlatego. Deszcz chyba nawet nad ranem padał. Był minus? Minus 2 gadał. To chyba o której? A, Sławek mówi, że tata mówił, że w nocy był minus 2. Ale jak wstaliśmy, to ani nic nie było białe, ani nic. Że w nocy było, to może w później jak te chmury naszły, trochę się cieplej zrobiło, jeszcze deszczyk popadał. A, to ja przespałam po prostu w takim razie. No i papryczki, no to paprykom to tam jeszcze się nie spieszy, więc kiedy będzie folia, to tam się nic nie robi z tym. Dobra. Rosną, rosną. Truskawki w komplecie. Nikt nie zjadł. Dobra. To pomogę Sławkowi składać. Zobaczymy, na ile się uda. Stelaż stoi. Jeszcze Sławek podokręca trochę, bo tak tylko jest lekko skręcone. Mocniej podokręca, żeby się nie przewaliło. I co? I folii chyba na razie nie będziemy naciągać. Zobaczymy zresztą, nie wiem. I co? Z jednej strony papryka. Jedna strona wystarcza, a z drugiej chyba ogórki, tak myślę, nie wiem w sumie. Zobaczę, jak tą paprykę posadzę. Ile mi tam miejsce zajmie, ale przypuszczam, że na jednej stronie wystarczy. Dziewczyny skaczą po mamusi. O, Henia się odzywa cichutko. Tamtych nie słychać, tylko ją. Taka awanturnica chyba będzie za tatusiem. Ojeny, biedna ta Zuzia. Tak skaczą po niej. Nie, Zuzka. Jakby, o, bokiem też się dało, widzisz? Nie trzeba po mamie skakać. A ty co tam, już wcinasz buraka? W sumie zęby ma. Może, ale to i tak nie da rady go ugryźć. Za duży. Heniutek nawet nie patrzy w stronę dzieci. Nie, to nie twoje. Nie przyznajesz się do winy. Henia coś tam zwęszyła. A ty co? Ale wy jesteście łobuziary. Ziutek taki nie był, jak się urodził. Dopiero za parę dni. A ty już. Takie maluszki. A co, jak się powąchają przez te
przez dziury. Z ciotką. Z ciotką nie, z siostrą, kurde. A co krzyczysz, Stasiulka? Nie dał ci jeść jeszcze? Powoli, wszystko po kolei, spokojnie. Dzisiaj znowu znalazłam cztery... A tu jaka sałatka dzisiaj. A co to za rarytasy? Kurde. Normalnie by sałatka jarzynowa jeszcze z tego wyszła. No? cztery jajka dzisiaj znalazłam w stogu. A ogólnie to dzisiaj jajek znowu się nie zapowiada dużo. Niestety. A nawet bardzo mało. Idę zobaczyć. Co tu za zbiegowisko jest? Wybierał? Patrzcie, ile jajek. Dobra, idę wybrać resztę. Zobaczymy. No powiem wam, że chyba będzie rekord rekordów. Tam już żadnego. Tu nie ma. Tu nie ma. Nie ma? Nie ma. Tu. Tu nie ma. Tylko skorupka jedna. Ja nie wiem, co ja mam teraz z tymi jajkami zrobić w ogóle. A godzina jest? 17 prawie. No chyba, żeście coś... Nie wiem. Ała! Jeszcze uderzyłam się. O, tam jedno jest, ale czy ja je sięgnę tak daleko? O, eny. Czego tam nie sięgnę? Nie, dobra, Sławka poproszę, żeby sięgnął. To będzie jedno więcej. Nie wiem, czy tam u góry na workach patrzył. No ile jest tu tych jajek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery. 20. 20 we wiaderku, nic już w gniazdach nie ma. Może jeszcze teraz tam pójdę w stóg zobaczyć. I 22 wzięłam wcześniej. Więc 42. No i tam to jedno, 43. Coraz lepiej. To jeszcze jednak chyba ten rekord, ten dolny rekord chyba jeszcze nie został, znaczy już teraz został pobity, bo tak mało to ja nie pamiętam. Nawet nie będę ich wynosić, bez sensu, jutro wyniosę wszystkie razem. Pamiętajcie, że 21 we wiaderku. Spytam się Sławka jeszcze, czy wybierał tam na worku. A wybierałeś, Misiu, tam na worku te jajka? Nie. I tam jeszcze jest z tyłu, tutaj na tym, na budzie psów, ale ja tam nie sięgnę. To zgadnij, ile dzisiaj jajek. 43. Jeszcze trochę, to znowu będzie trzeba przestać jeść jajka, żeby starczyło mi do ciast. A teraz jeszcze maj się zbliża. To ja będę jajek potrzebowała dużo. O! O! 4, jo? No to 40... Ile ja mówiłam? 43, nie? I 4, 47. Dwa zgniecione się wybierze? No, dwa zgniecione? Przynajmniej dwa, bo ja też wybierałam, to były chyba, że te same. Od młodej. Od młodej, no, bo takie malutkie. Ale liczyłam te już, to 47. Jeszcze pójdę chyba do stoga zobaczyć. Kury, no nie teraz, serio. Najbardziej intensywny miesiąc w całym roku się zbliża, a te jajków nie chcą nieść. Ale święta to wiesz, to możesz sobie wcześniej nazbierać, nie? I masz jeden dzień tak naprawdę, a tutaj masz cały miesiąc. Sławek mówi, że najbardziej intensywne są święta. Pod względem ciast. No niby tak, ale to wszystko jest na jeden dzień. Więc jajek sobie można nazbierać trochę wcześniej. A komunie są tydzień w tydzień, więc tak za dużo czasu na nazbieranie nie ma. Już powinnam zbierać, a nie ma z czego zbierać. Dobra, wyłączę się na chwilę, bo tam tak wieje znów. Nie ma. O, to ładny numer. Nie ma. Ja już teraz myślę, czy jeszcze jakieś skrytki, czy coś. No to jest niemożliwe. Na tamten mały? A to zobaczymy. Sławek mówi, że od poniedziałku? Od poniedziałku na tamten wybieg pójdą. No to tam nie mają za bardzo gdzie chować. Więc zobaczymy wtedy, ile będzie jajek. Jak dalej tak samo, to znaczy, że po prostu tak się słabo niosą. Od dzisiaj jedno nawet tutaj leżało. Na tym. Na tej folii. A co ty robisz? Folii.
Ale skąd by sobie teraz grzyby wać? Co tam się tam kopił? Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. No, w poniedziałek w sumie się okaże, no. Jak będzie więcej, to znaczy, że gdzieś skrytki jeszcze są, których nie znaleźliśmy. Tam też patrzyłam ostatnio, jak ten, znaczy ostatnio, no te parę dni temu, co tam zaglądałam, gdzie teraz niosą, też nie było. Albo jeszcze inne skrytki, nie wiem, może gdzieś tam w tej trawie bujnej, nie wiem, naprawdę nie wiem. A, Sławek mówi, że tam chodzi codziennie, albo tam w tych deskach, w tych paletach gdzieś, nie wiem, popatrzę chyba, jeszcze poszukam. A kaczuchy siedzą. Już teraz chyba na dobre. Widzę, że tam Sławek im trawki przyniósł. Tak schodziły, siadały, schodziły, siadały. Ale teraz siedzą twardo. Ciekawe, czy ta jeszcze będzie jajka nosić, ta biała. Nie wiem. Zobaczymy. I co dzisiaj? Taki krótki filmik. No jeszcze live przecież to. To będziemy gadać, nie? Kotka Kitka. A ty co? Afera. A wy co? Zamknięte? Ja bym was wypuściła, ale wy tak mi obskakujecie zaraz. No dobra. Sławek jeszcze wydoi. I dzisiaj chyba będziemy serki robić. Wieczorem. Znaczy już jest prawie wieczór. Co on taki grzeczny ostatnio, Heniutek? Hmm? Spoważniał, jak tatą został? Nagle teraz? A ten jak się schował. A kuku! Się dziewczyny najadły i co, same mówi, że ty trochę cycka pociągły? Chyba chwilę piły, zaraz pójdę jeszcze raz się podkażę. Sławek mówi, że chyba piły. Ja też tak wcześniej rano, jak się przyglądałam, no to szukały tego cycka i wiedziały gdzie. Tylko, że o, no znajść samą tą końcówkę. Jedna była, to może by się najadła. No. Jakby 30 się chwalił. Jakby jedna właśnie, to spokojnie by się najadła. Jak trzy, no to... Co? Każda chce już, nie? Nie ma, że... Poczekają w kolejce, to nie. A najwięcej to pewnie Henia kłopotliwa. Krzykacz mały. Czy trochę to na spacerek może wyjdzie, nie? Ziutek. Będziesz chyba dużym, dorodnym kozłem, tak mi się wydaje. Rogami już umie działać, nie? We mnie, jak wchodzę. Zajadasz sobie trawkę. No leżąco, Leniu, ty. Jesteś teraz najgrubszy ze stada. Ze wszystkich zwierząt najgrubszy. No chyba, że Riko jeszcze, no. A później zaraz ty. Zimno trochę, ale Stasiulka trochę wyszła. Żeby nie zapomniała, jak to było. Co? O, już nie jest taka spokojna, jak była, nie? Parę dni nie była teraz, żeby też nie zapomniała, jak to było, jak się chodzi na pole. Ale tu ciągle coś, albo deszcz padał, albo my nie mieliśmy czasu. Także teraz się znowu postaramy, żeby tam przynajmniej co drugi dzień sobie wyszła, zanim się nie przyzwyczai dobrze. Kółeczko w kółeczko. A Perła jej podchodzi. Fado razem z nią. Taki odważniak. Riko nie. Riko z daleka. A Fado musi wkurzać. Fado, chodź. Jakie skoki. Ona się nie będzie z tobą bawić, Fado. Na pewno nie.
A co, nie lubi? Może taką, jak ty jej teraz zrywasz, ona by chciała. Ona trochę taka jakaś dzisiaj nieswoja. No na pewno. Mówi Sławek, że będzie trzeba jej zrywać i dawać. Tak, i będziesz cały dzień stał tutaj z nią, nie? I wypasał. Chwila i pójdzie z powrotem. Co, ugryzła cię? Już teraz by miały co jeść tutaj, nie? Tylko teraz co, Zuzia znowu? Musiał być ciepło, to mogło iść. No, trochę zimno teraz jest. Znaczy, bardzo zimno nawet, powiedziałabym. A Perła musi zaczepiać, musi. Fado! I co, niedobre? Jak zerwie, to lepsze w szopie. Ona by chciała pobiegać sobie tak, o. Z rączki, bukieciki. I co jeszcze? Perła jak chodzi, tylko uśmiechnięta. A Riku gdzie jest? Riku stchórzył, uciekł. O, sama w końcu trochę. Posmakowała, że to dobre. A w ogóle nie pokazywałam wam, co dzisiaj Sławek robił. Jak ja robiłam torty, tylko słyszę, coś łomocze, coś hałasuje. Aha! Riku się znalazł. Co ty tu robisz? To była kiedyś Juka. Kwiat. Był. Dobra. Przyczepkę podstawił i wielkie porządki robił w kempingu. A ten kemping to w sumie najbardziej spełnia funkcję przechowalniczą na zimę. Ale czasem bywało... Co tutaj? Ciężko otworzyć. Aha, bo tu jest na ten zamknięte. Bywało, że i spaliśmy tutaj i się zjadło coś tutaj. No, tylko by trzeba jeszcze podkurzać. W lato tutaj całkiem przyjemnie się leży, jak jest taki pochmurny dzień, bo jak jest słońce, no to tutaj nie da rady wysiedzieć. Jest tak gorąco. No i co? No, wszystko już takie dosyć poniszczone. Dostaliśmy ten kemping od mojej siostry, bo się wyprowadzali na drugi koniec Polski, pod Kraków. Tutaj z naszych okolic, z okolic Grudziądza. No i tak w sumie nie chcieli tam ciągnąć tego, no bo nie było to potrzebne po prostu, także... O, a tu co jest? Ha. Justyny miś z wózka. Muszę jej pokazać chyba. O, jakie wspomnienia. No, w wózeczku go miała i taki grał ciągle, jak była taka malutka. Muszę go chyba wyprać. I w sumie może dam chrześnicy. Albo Sławka chrześniakowi. Szkoda tego misia. Trochę tylko przybrudzone, a tak to super miś. No, tak zrobię. Nawet nie wiedziałam, że on tu jest. Muszę Justynie pokazać. A wy co? Wychodzimy. Także dzisiaj Sławek przyczepkę podstawił i normalnie wszystko ładował, jak leci. Prawie wszystko, no to co się nie przyda. A wiadomo, jak to u Sławka się prawie wszystko przydaje. Dobra, chodź. Muszę zamknąć tutaj tak, jak było. Skończyłeś grać? Skończyłeś. Ale fajnie. Dobra. To zrobione. To jest zazwyczaj moja robota była na wiosnę. Tu porządki. Tylko też nie było tak aż dużo rzeczy tutaj wcześniej, tylko tam parę. A teraz to i wszystko, i rowery, i wędki, i ten, i basen. Wszystko tam było. Także trochę teraz luzu. Tam Sławek część powynosił, tam
tam do tamtej graciarni, tam u góry, a resztę po prostu nie wiem gdzie. Wywiózł do takiego tam, gdzie zbierają wielkogabarytowe sprzęty. Tam już kiedyś wywoził takie elektrozłomy, całą też przyczepkę, jakieś stare lodówki, zmywarki i tak dalej. No i właśnie takie tam wielkogabarytowe teraz też powywoził, także porządek przynajmniej. No i co, i zobaczymy jak te drzewka, zobaczymy jak to wszystko przeżyło ten mróz. Podobno było 2 stopnie na minusie, ja nawet nie wiem, bo przespałam. Rano jak wstałam, to już było 2 na plusie o 6 godzinie. No ale tata mówił właśnie, że było na minusie gdzieś tam w nocy. Później się pochmurzyło, no to wiadomo, że wtedy już mrozu nie ma, nie? Że cieplej. Dobra, zaraz pewnie będzie wracał do domu. Znaczy do domu, do szopy ze Stasiulką. Dzisiaj jeszcze chcemy zrobić serki. Takie małe. Takie ala oscypki powiedzmy. Tylko bez wzorka. I jak dobrze pójdzie, to będziemy wędzić. Nie wiem kiedy, może w niedzielę? Albo w poniedziałek? Zobaczymy. Zobaczymy ile w ogóle tego wyjdzie. Bo już się stęskniliśmy za tymi wędzonymi, także chętnie zjemy. Pierwsze wędzone w tym roku będą. No i zazwyczaj robiliśmy, znaczy zazwyczaj, tylko z koziego mleka. Wcześniej Stasiulki nie mieliśmy. Takie serki właśnie wędzone. No a teraz zrobimy z krowiego. No bo po prostu mamy już tyle tego mleka. Najedliśmy już się na wszystkie sposoby. Napiliśmy i tak dalej. No i teraz już mamy po prostu aż nadmiar tego mleka, także wykorzystamy sobie na serki, a serki się chętnie już teraz zje. Także się nie mogę doczekać. I co? I jeszcze druga sprawa, jak jest wędzenie. Bo wędzarnia taka malutka stoi tam. Gdzie stoi? Tam. A że wędzarnia stoi zaraz przy bagnie. To mi reczka Robuna kradnie Sławkowi z hodowli i idzie na ryby przy okazji. Tam się wędzi, tu się ryby łowią. Zazwyczaj tylko się wędzi, a ryby się nie łowią. Tylko wędka zarzucona. No, bo coś nie możemy złapać tych naszych ryb. No, ale przynajmniej może się tak na odstresowanie trochę pójdzie połapać przy okazji wędzenia, żeby nie było. I tak trzeba siedzieć przy wędzarni, i tak trzeba siedzieć przy wędzarni. Także dwie pieczenie na jednym ogniu. Zostaw to! Także kochani, wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia na live, jeśli będziecie oglądać przed live'em. Jeśli nie, no to do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, miłego weekendu życzymy. Na razie, cześć!